Witamy Was serdecznie. Dziś temat faktycznie bardzo ważny, bardzo ciekawy, no i bardzo intrygujący, bo jeszcze do niedawna tych darowizn od zakupów online, jeżeli chodzi o klasy, szkoły, nie było można przekazywać, a od tutaj roku 2017 jest taka opcja właśnie z serwisem Funny Money. Więc dziś będziemy o tym mówić, jak to w ogóle zrobić. I będziemy pokazywać takie bardzo rzeczy początkowe, jak zacząć, jak ruszyć, rozpocząć, ale też damy Wam dzisiaj wskazówki, jak to zrobić, żeby rozhulać ten proces zbierania tych darowizn dla Waszej szkoły, dla Waszej klasy, żeby to podziałało w ten sposób, żeby faktycznie dzieciaki, bo to robimy wszystko właśnie dla dzieciaków, żeby miały tą możliwość dodatkowej tej kasy, dodatkowych środków pieniężnych, na przykład na wycieczki czy na dodatkowe przybory, materiały dydaktyczne. Rozpoczynamy temat interesujący dla dyrektorów, dla nauczycieli, ale również dla rodziców, dla rady rodziców, również dla samych tutaj, może dzisiaj będą nas oglądać jacyś uczniowie typu liceum i technikum, może to oni się zainteresują tym tematem i sami podpowiedzą swoim nauczycielom czy dyrekcji, jak to zrobić, żeby wyjechać na przykład na wycieczkę szkolną, faktycznie może za granicę. Zobaczymy, dajcie nam znać, kto dzisiaj jest z nami, jakie szkoły, czy jesteście rodzicami, czy jesteście dyrektorami, czy nauczycielami. Będzie nam tutaj ta wiedza bardzo, bardzo potrzebna i dla nas jest to bardzo interesujące. Poznań, rodzic z Poznania, no to witamy serdecznie. Marku, super, super. Super. Poznań i Warszawa również jest z nami, bardzo nas to cieszy. I pani Małgorzata jest nauczycielką, super, w szkole podstawowej. Genialnie, genialnie. I również przewodnicząca, pani Milena, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły koło Gdańska również jest z nami. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. W takim razie rozpoczynam w takim razie, Magdo, prezentację. Na początek zrobimy tak, że ja ją tutaj rozpocznę, a już za chwileczkę Magda dołączy do nas. No to ruszamy. Prezent wybuch tutaj w serduszka i dobrą nowinę, dobrą nadzieję, bo program Sprytni Rodzice działa i faktycznie jest promowany przez nas, przez Fundację Funny Money, która jest organizatorem tego programu Sprytni Rodzice, a działa dlatego, że widzimy, że szkoły czy przedszkola, czy rady rodziców potrzebują dodatkowych środków finansowych na rzeczy, które, nie będę ukrywał, są droższe albo nie są wpisane w budżet szkoły, czyli na przykład dodatkowa wycieczka dla dzieciaków, dodatkowy mikroskop, dodatkowe rzeczy na przykład do placu zabaw, więc za środki z tytułu programu Sprytni Rodzice na przykład takie właśnie rzeczy, potrzeby dla waszych dzieciaków, uczniów macie możliwość zrobić. Więc, ale no, jak to zrobić? Pomożemy Wam dzisiaj my z Magdą pomożemy Wam zrozumieć, jak to działa, ale tutaj zobaczcie, na zdjęciu jest cała nasza ekipa. Od lewej strony jest Magda, Norbert, jest Tomasz, jest Marek, jest Gosia, jestem ja jako Mateusz, jest Marta oraz Andrzej, a wszystkie te 8 osób dbają o to, żeby na cele ważne dla Was były darowizny, były pieniądze właśnie na to, co Wam jest potrzebne. My jako Fundacja Funny Money, organizacja pożytku publicznego, jesteśmy transparentni, jesteśmy wiarygodni i od 2014 roku działamy w Polsce z serwisem Funny Money, a również działamy z programem Sprytni Rodzice od 2017 roku, żeby Wam pomagać. Tylko żeby pomagać, czegoś potrzebujemy. Potrzebujemy win.
po angielsku win, czyli wygrywamy, my tutaj mamy specjalną metodę trzech win. Trzech win. Free win, wszyscy wygrywają. Tak. Musimy to podkreślić raz jeszcze. Fani Mani, w programie Sprytni Rodzice faktycznie wszyscy wygrywają. Bo u nas jest tak, że łączymy trzy grupy. Łączymy wspierających, czyli kupujących, czyli na przykład mnie, który chciałby sobie kupić buty. I ja mam możliwość kupić sobie buty na jesień w tej samej cenie, a dodatkowo pomagać. W sklepie internetowym kupuję faktycznie moje produkty, na przykład moje buty. Sklep internetowy ma z tego bardzo dużą zysk, bardzo dużą taką korzyść zysk, ponieważ ja jestem ich lojalnym klientem, bo nie będę ukrywał, lubię pomagać, a gdy sklep jest partnerem Fundacji Fani Mani i jest w naszym programie, to będę częściej zaglądał właśnie do tego sklepu internetowego, aby tam kupować swoje ulubione produkty. Dlatego sklepom internetowym zależy na pozyskiwaniu kupujących, nowych kupujących, ale kupujących, którzy również lubią pomagać z programem Sprytni Rodzice. Więc wspierający, sklepy internetowe oraz klasy i szkoły są połączone wspólnie razem, bo to właśnie klasa czy szkoła cała ma możliwość otrzymać darowiznę od zakupów online, czyli te dodatkowe środki, które przeznaczycie na cele ważne dla Was. Ta metoda, czyli trzy razy win, każdy wygrywa, faktycznie działa. Sprawdziliśmy to, wiemy to już od 2014 roku. Tutaj nie ma haczyka, wszystko jest możliwe i wszystko jest darmowe dla klasy, szkoły, wspierających, bo zyskiem dzielą się sklepy internetowe. Tak naprawdę to sklepy internetowe są darczyńcą, są tym takim sponsorem, jeżeli możemy to tak w cudzysłowie nazwać. To sklep internetowy dzieli się swoją marżą poprzez klikanie aktywuj darowiznę wspierającego, a ta darowizna właśnie leci dla Was, dla klasy czy szkoły. Każdy wygrywa, więc sprawdźmy, kto i jak kupuje w tym internecie, ponieważ my dziś mówimy tylko i wyłącznie o zakupach w internecie, o zakupach online. Każdy ma taką możliwość. I osoby indywidualne, czyli na przykład ja, Magda też kupuje w internecie, bo mi mówiła i wiem, ale jest jeszcze opcja, bo zakupy w internecie mogą robić firmy. Firmy, na przykład firmy rodziców. Nie będę ukrywał, sama szkoła ma prawo, czy szkoła, czy przedszkole, ma prawo robić swoje zakupy firmowe, szkolne, również z przypominajką, z rozszerzeniem Fani Mani i przekazywać te darowizny sama na siebie. Jest taka opcja. Będziemy jeszcze mówić i wracać do firm, bo to jest istotny i interesujący temat, a my już to wiemy i chcemy, żebyście wy poznali tą informację, bo wiemy, że 8 na 10 Polaków kupuje w internecie, częściej lub rzadziej jednak kupuje. Są to duże sumy, ponieważ jeżeli faktycznie w ciągu roku na zakupy online w Polsce przeznacza się 100 miliardów złotych, to pomyślcie, jaka może być z tego darowizna. Średnio w Fundacji Fani Mani nasi partnerzy, czyli sklepy internetowe, sklepy online, średnio przekazują 2,5% ze swojego zysku. A ten zysk to jest właśnie to 100 miliardów złotych. No to faktycznie jest dość duża suma, którą mamy możliwość pozyskać i przekazać na cele ważne dla szkoły czy dla danej klasy. A kto jest naszym partnerem? Jest tych sklepów, aż się nie zmieściło. Nie zmieściło się na prezentacji, bo jest ich ponad 1700 sklepów online, które są znane ogólnoświatowo, znane w Europie, czy znane tylko i wyłącznie na przykład w Polsce albo w jakimś regionie. Mamy przeróżne sklepy i można tutaj wyjechać i zamówić wakacje,
i zamówić loty z Air France oraz kupować rzeczy do domu oraz dla swojego zwierzaka, dla dziecka również. Są takie sklepy konkretne, dedykowane. Jeżeli macie możliwość zamówić jedzenie przez portal pyszne.pl, u nas darowiznę od zakupów online również macie prawo zrobić dla swojej szkoły czy klasy. Tych sklepów jest wiele. Każdy z tych sklepów ma właśnie określony procent. On jest również transparentny. Widzicie go od razu. Pokazuje się zawsze na komputerze, jeżeli chcecie aktywować darowiznę, więc wy będziecie wiedzieć, ile dokładnie przekazujecie konkretnej szkole, waszej szkole czy klasie. No ale jak robić te darowizny od zakupów online? Co to w ogóle znaczy? Są dwie drogi. Jedna droga to robienie tego na komputerze. Komputerze stacjonarnym czy laptopie, zwał jak zwał, ale na komputerze stacjonarnym też jest taka opcja, na laptopie również. Działa to w ten sam sposób, czyli i tutaj podkreślamy, trzeba zainstalować rozszerzenie, dodać rozszerzenie do swojej przeglądarki internetowej. Jest to o tyle ważne, że właśnie to rozszerzenie działa w ten sposób. Przy każdym zakupie w internecie, na laptopie, na komputerze, gdy na przykład wejdziecie na stronę eobuwie.pl, czyli naszego partnera, sklep internetowy, który z nami współpracuje, od razu pojawi wam się specjalny baner. Robisz zakupy świetnie, tak jak mówiłem, będzie zawsze podane wartość procentowa tutaj waszej darowizny, którą będziecie pokazywać. No i to zajmuje ponad 2 sekundy. Aktywuj darowiznę. To na komputerze jest najważniejsze, aby kliknąć za każdym razem przed swoimi zakupami, czyli właśnie na samym początku, gdy weszliście na stronę internetową, stronę online naszego partnera, aktywować darowiznę. Jest o tyle to ważne, żeby robić to za każdym razem, żeby za każdym razem sklep internetowy wiedział, że ja nazywam się Mateusz, że jestem ich klientem, a dodatkowo jestem klientem z darowizną od zakupów online. Sklepy w ten sposób identyfikują swoich klientów i na tej podstawie również są przekazywane darowizny i dlatego jest to bardzo istotne, aby zawsze to zrobić. Rozszerzenie, czyli taka nasza przypominajka, ona jest darmowa, bezpłatna, jest bezpieczna i cały czas działa wraz z wami, ukryta w tle waszej przeglądarki internetowej. Czy to na Firefoxie, czy to na Chromie, czy na Edge'u, czy na Safari, jest opcja pomagać tutaj, jeżeli chodzi o komputer. Więc jeżeli ktoś robi zakupy w internecie przez komputer, świetnie, proszę bardzo. Rozszerzenie jest właśnie dla was, ale również wiemy, że wartościowym narzędziem jest aplikacja. Aplikacja na telefony czy na tablety, która działa w ten sposób, że trzeba oczywiście ją zainstalować i przed każdymi zakupami w internecie wejść w aplikację fanimani.pl, kliknąć swój ulubiony sklep internetowy i wówczas robić w nim zakupy. Takim mykiem, który polecamy wam, żeby w aplikacji, warto przeciągnąć ją od razu na wasz ekran główny, będzie wtedy wam o wiele łatwiej kupować w internecie oraz przekazywać te darowizny. Wiemy, że są różnice pomiędzy rozszerzeniem, czyli przypominajką w laptopach i aplikacją mobilną. Pamiętajcie o tym, że macie opcję nawet tutaj robić, że macie taką opcję robić zakupy dla swojej klasy czy szkoły w laptopie i w telefonie równocześnie. Decyzja należy do was, co wybierzecie. My was serdecznie zachęcamy do tego, żeby faktycznie zainstalować te dwa narzędzia w swoich urządzeniach elektronicznych, bo jest to istotne. Tak jak tutaj na samym początku powiedziałem, raz jeszcze chciałem podkreślić,
bez dodania rozszerzenia na laptopie czy dodania aplikacji mobilnej nie jesteśmy w stanie i wy nie jesteście w stanie pomagać z darowizną od zakupów online. Dlatego tak istotne jest, żeby większość, a może nawet wszyscy rodzice w klasie czy w szkole, dyrekcja oraz grono pedagogiczne miało taką opcję zainstalować, dodać rozszerzenie czy zainstalować aplikację mobilną. To jest ważne, żeby wówczas pomagać. No a komu można pomagać? Tutaj już oddaję głos Magdzie, ponieważ teraz będziemy pokazywać, jak to robić bezpośrednio na przykładzie konkretnych szkół czy liceów. To Madziu, co? Wyłączam swoją prezentację, chyba że ktoś ma już teraz pytania od razu. Hop. I ja tutaj się przełączam. Hop. Dziękujemy, Marku, że tutaj. Okay. Ja w takim razie tutaj udostępnię ekran. Potwierdź mi tylko, proszę, Mateusz, czy widać mój ekran na prezentacji, czy wszystko ok? Wszystko widać, widzę wszystko, więc myślę, że wszyscy nasi uczestnicy i na Facebooku, i na Click Meetingu również widzą i słyszą. Możecie oczywiście to potwierdzić. Okej, super. Wystarczy, że potwierdziłeś, Mateusz, dziękuję Tobie bardzo. Teraz jesteśmy właśnie na stronie głównej, serwisu fanimani.pl. Nasza fundacja Fani Mani jest organizatorem akcji Sprytni Rodzice. Akcja zawiera się w działaniach naszej fundacji, dlatego znaleźliśmy się tutaj właśnie na stronie, którą prezentuję. Na tej stronie możemy też zobaczyć, że od początku istnienia serwisu Fani Mani zebraliśmy razem przy okazji zakupów online prawie 6 milionów złotych darowizn, więc kwota, myślę, że robi wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że są to darowizny zebrane przy okazji zakupów, tych codziennych, zwykłych zakupów, kiedy właśnie zamawiacie online na przykład karmę dla kota, kiedy zamawiacie online cokolwiek, buty wspomniane przez Mateusza, jedzenie, rezerwujecie wycieczkę, wyjazd, hotel i tak zupełnie przy okazji, czyli nie są to darowizny pozyskane dzięki wpłatom, tylko dzięki zakupom, tak? Niejako przy okazji, a właściwie dokładnie przy okazji zakupów. Czyli takie działanie, kiedy nasi użytkownicy, którzy korzystają z serwisu fanimani.pl, w tym z akcji Sprytni Rodzice, robią zakupy tak jak zawsze, płacą za nie tyle co zawsze, ponieważ tutaj nikt do zakupów nie dopłaca, a przy okazji dostają darowizny. Także myślę, że piękna sprawa. No i teraz tak, nasza akcja Sprytni Rodzice zawiera się właśnie na tej stronie fanimani.pl. Można ją tutaj znaleźć w zakładce szkoły. To jest, jeśli sobie wejdziecie na stronę, to jest pierwsza zakładka po lewej stronie. Na początku tutaj mamy organizację, później mamy szkołę. No i w tej zakładce szkoły właśnie mój kot się dołączył do mojej prezentacji. Tylko nie wchodził na klawiaturę. Tutaj mamy właśnie naszą specjalną stronę Sprytni Rodzice. Tu mamy naszą specjalną stronę Sprytni Rodzice, gdzie można znaleźć szkołę. O co chodzi? Już wyjaśniam. Chodzi o to, że mamy tutaj specjalnie wgraną, specjalnie przygotowaną w naszym systemie bazę szkół i klas. Nie trzeba nic specjalnie rejestrować, nie trzeba zakładać konta, nie trzeba po prostu tutaj dokonywać rejestracji. Powstało to po prostu po to, żeby najzwyczajniej w świecie Wam to ułatwić, ułatwić Wam wspieranie, ułatwić Wam znajdowanie konkretnej szkoły, konkretnej klasy, którą chcecie wspierać, tak więc wystarczy wybrać ją z listy. Od razu też powiem, że jest to działanie jednorazowe, tak? Czyli robimy to tylko raz, kiedy zaczynamy korzystać z tej akcji, kiedy jesteśmy na przykład rodzicem, opiekunem, nauczycielem, chcemy wspierać szkołę, klasę dziecka albo ewentualnie
zmienić wspieraną szkołę, bo na przykład jedno z naszych dzieci skończyło edukację i chcemy teraz wspierać klasę drugiego, młodszego dziecka, możemy w takim wypadku, właściwie w dowolnym wypadku, ale tutaj po prostu tylko w momencie podejmowania decyzji wchodzimy i wtedy interesuje nas ten wybór. I tutaj mamy taką listę. Mamy listę. Z tej listy możemy sobie po prostu wybrać najpierw województwo w tym menu rozwijanym, później konkretną miejscowość w tym województwie. Tutaj mamy listę wszystkich szkół. Wszystkich szkół możemy też oczywiście sobie taką konkretną szkołę wyszukać, znaleźć szkołę, do której chodzi nasze dziecko, szkołę, która nas w tym momencie będzie interesowała do wsparcia. Tutaj powinny się znajdować wszystkie szkoły, więc wystarczy tylko kliknąć i w ten sposób rozpocząć wspieranie. Ja na przykład tutaj sobie upatrzyłam Miejską Szkołę Podstawową numer 5 w Piekarach Śląskich, więc sobie po prostu klikam. Mam tutaj też do wyboru opcję wspierania całej szkoły albo wybrania klasy. Ja sobie wybieram pierwszą A, ponieważ moje dziecko chodzi do klasy pierwszej A. Klikam dodaj rozszerzenie. Rozszerzenie to jest ta wspomniana przez Mateusza. To jest wspomniana przez Mateusza przypominajka, czyli nasza aplikacja, znaczy nasze rozszerzenie do przeglądarki, bo jest też aplikacja mobilna na telefony. To, co jest bardzo ważne, to to, że to nasze rozszerzenie, ta nasza przypominajka, ona służy właśnie tylko na komputery, czyli możemy ją instalować na komputerach stacjonarnych, możemy ją instalować na laptopach. Natomiast jeśli chcemy pomagać, robiąc zakupy w telefonie, mamy właśnie tą aplikację mobilną Fani Mani, którą można pobrać ze sklepów, z App Store'a albo ze sklepu Google, a w tym momencie ja jestem na komputerze, więc ja na moim komputerze po prostu dodaję to rozszerzenie. Klikam sobie dodaj rozszerzenie i ta sprytna przypominajka po prostu już w tym momencie powędrowała i znalazła się tutaj na moim komputerze. Ona jest teraz tutaj zainstalowana. Oczywiście w dowolnym momencie mogę ją odinstalować, ale w tym momencie ona jest tutaj zainstalowana. Mnie interesuje korzystanie z niej, ponieważ chcę wspierać klasę, chcę wspierać szkołę dziecka przy okazji zakupów online. I te wszystkie działania, czyli ten wybór szkoły z listy, i to instalowanie przypominajki ja wykonuję jednorazowo. Oczywiście ważna jest też bardzo informacja o tym, że ja mogę korzystać, tak jak każdy z Was, z tej przypominajki na dowolnej ilości komputerów, ale ona jest przypisana do konkretnej przeglądarki, z której ja korzystam. Tak więc mogę sobie zainstalować tą przypominajkę zarówno w domu, jak i w pracy, na laptopie, na komputerze stacjonarnym, żeby właśnie nie zapomnieć o tym, że mogę wspierać klasę przy okazji zakupów online. Ona za każdym razem właśnie wyświetli to powiadomienie, o którym mówił Mateusz, będę mogła kliknąć aktywuj darowiznę i działając w ten sposób po prostu pomagać przy okazji zakupów online. I mając taką przypominajkę zainstalowaną, co warto pamiętać, to właśnie korzystanie z niej przed samymi zakupami. Warto też robić tak, że w momencie, kiedy decydujemy się na zakupy, nie chodzimy już po innych stronach, tylko po prostu klikamy przez przypominajkę aktywuj darowiznę i robimy zakupy tak, jakbyśmy zrobili je zawsze. Za zakupy płacimy tyle, co zawsze. Zaraz też zobaczymy sobie kolejne elementy, czyli nasze darowizny i darowizny zebrane przez szkołę, klasę. Jeszcze też od razu chciałam wspomnieć, bo wiem, że to jest takie często zadawane przez Was pytanie, właśnie o to, kto może wspierać. Oczywiście pytania cały czas możecie wspierać, możecie wysyłać na czacie, możecie je tam wpisywać też. Będzie zaraz tutaj panel naszego odpowiadania na te pytania, które najczęściej zadajecie, ale właśnie tą kwestię chciałabym poruszyć,
ponieważ jest to też właśnie często poruszana przez Was kwestia. Tak naprawdę klasę, szkołę dziecka może wspierać każdy, nie musi to być rodzic, nie musi to być opiekun, nie musi być tak naprawdę to nikt z rodziny. Może być to po prostu każda osoba, którą zachęcimy do wspierania klasy dziecka. Tak naprawdę dowolna ilość osób może wspierać klasę dziecka. Nie ma też żadnego limitu na ilość zebranych darowizn. No i tak jak wspominałam, jest to całkowicie bezpłatne. Teraz właśnie pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj w menu rozwijanym po prawej stronie mamy moje konto. Mamy tutaj moje konto. Każda osoba właśnie, która już się zalogowała, zarejestrowała, wybrała klasę do wsparcia, ma dostęp do tego swojego konta i co się na tym koncie znajduje. Na tym koncie znajdują się moje darowizny, czyli taka pierwsza zakładka od samej góry to są moje darowizny, gdzie ja mogę sobie podejrzeć, tak jak każdy z Was, kto się zarejestrował, zarejestruje na fanimani.pl, może sobie tutaj po prostu podglądać swoje darowizny, tak? Czyli jakie zrobiliście zakupy, na jaką kwotę, jaka kwota wsparcia od tego poszła. Ja tutaj widzicie, mam na przykład na samej górze zakupy w sklepie mwik.com, gdzie 3,44 zł stały się darowizną. I tutaj jakby te swoje darowizny można na bieżąco w każdym momencie podglądać. Można sobie śledzić darowizna na koncie, zazwyczaj tak się pojawia 1-2 dni robocze po zrobieniu zakupów, tak więc spokojnie, to się nie dzieje w czasie rzeczywistym, aż takich systemów jeszcze nie ma, ale 1-2 dni robocze i już powinna być darowizna tutaj do sprawdzenia, że ona jest widoczna. No i coś, co myślę, że jest bardzo takie interesujące, czyli po prostu panel szkoły, panel klasy, którą wspieracie. Ja tutaj sobie właśnie wybrałam tą klasę pierwszą A w Piekarach Śląskich i teraz o co chodzi? Dostęp do tego miejsca ma każda osoba, która wspiera daną szkołę, daną klasę. Każdy, kto po prostu w danym momencie mają wybraną do wsparcia. Zaprojektowaliśmy ten system w ten sposób, żeby była po prostu przejrzystość, żeby każdy z Was, każdy z Państwa miał dostęp porówno po prostu, żeby każdy z Was miał taki podgląd. Tutaj się znajduje ogólny przegląd z informacją o łącznie zebranych darowiznach, z informacją o darowiznach zebranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ostatnich 3 miesięcy, ostatnich 30 dni. Ostatnie darowizny od zakupów, to wszystko tutaj się znajduje. No i znajduje się tutaj również w zakładce wspierający, lista wspierających osób. To są oczywiście pseudonimy, imiona, jakie te osoby sobie po prostu wpisały, rejestrując się tutaj na FaniMani do akcji. Widać, jaką one mają sumę darowizn. Tutaj jest Anna, Katarzyna, Magda, Alka, ktoś tak się po prostu sam nazwał, Beata, ZA. I tutaj na przykład pani Katarzyna suma darowizny 13,70, pani Alicja suma darowizny 40,45 zł. Tutaj można sobie to też oczywiście na bieżąco przeglądać. Zakładka darowizny, czyli tutaj po prostu lista darowizn, lista zebranych darowizn. Po kolei również z tymi wspomnianymi pseudonimami, tudzież imionami osób. Widzimy tutaj lista, jest dosyć duża już darowizn zebranych przez klasę. Wypłaty, w momencie wypłacenia darowizn tutaj też się taka informacja pojawia o tym, na jaki numer konta zostały te darowizny wypłacone przez nas i kiedy. Też, żeby była taka przejrzystość, w momencie, kiedy my tutaj wprowadzamy numer konta, on jest widoczny tak samo dla wszystkich osób, które właśnie daną szkołę, daną klasę wspierają, żeby każdy mógł sobie podejrzeć, czy jest to na pewno aktualny, właściwy numer tego rachunku. I tak jak tutaj napisaliśmy, jeśli ktoś jeszcze nie podał tego rachunku do wypłaty, może zrobić to, wysyłając go po prostu mailem na nasz adres, który my obsługujemy, to jest adres info@fanimani.pl w celu uzupełnienia numeru rachunku.
bo to wiem, że też jest informacja bardzo pożądana. Kiedy wypłacamy darowiznę? Darowiznę wypłacamy w tej akcji dwa razy w roku. W maju, tak aby klasa jeszcze mogła skorzystać z zebranych środków przed zakończeniem roku szkolnego. I w sierpniu przede wszystkim jakby też ważna informacja, bo też wiem, że o to pytacie. Wiemy, że rok szkolny trwa mniej więcej od września do czerwca, ale z akcji można korzystać cały rok, więc można wspierać klasę dziecka również podczas wakacji, również podczas ferii. Darowizny nie znikają, darowizny nie przepadają, nie rozpływają się nigdzie, one są tutaj bezpieczne. Mamy też przygotowany system przełączania tych darowizn, ponieważ wiemy, że zazwyczaj tak się dzieje, że nasze dziecko na przykład z klasy czwartej A zmienia klasę na piątą A po wakacjach, tak więc tutaj też jesteśmy oczywiście na tą sytuację jak najbardziej przygotowani. No i tak jak wspomniałam, ten sposób wspierania, czyli wspierania klasy przy okazji zakupów online, jest aktywny przez cały rok. Jeśli oczywiście macie co do tego panelu jakieś pytania albo właśnie co do wypłat czy do wspomnianych przeze mnie rzeczy, to śmiało możecie pytać na czacie, zaraz będziemy odpowiadać na wasze pytania. Możecie też, gdyby wam później po naszym spotkaniu coś przyszło do głowy, coś co was nurtuje, to też właśnie śmiało na ten adres info@fanimani.pl. I jeszcze jest bardzo jedna ciekawa rzecz, którą chciałam wam zaprezentować, to są materiały promocyjne. Możesz mi, Mateusz, potwierdzić, czy cały czas tutaj widać, co ja prezentuję? Wszystko jak najbardziej widać. Jakbyś mogła tylko pokazać, gdzie kliknąłaś, Magdo, że widzisz materiały promocyjne. O, to też będzie bardzo istotne. Już, tak, oczywiście. Tutaj w zakładce dla organizacji, tutaj kliknęłam w materiały promocyjne, czyli na dole w takim szarym pasku są te materiały promocyjne. Tu właśnie kliknęłam. Chodzi po prostu najzwyczajniej o grafiki. To są takie bezpłatne materiały promocyjne, które są przygotowane. Przygotowane są dla was. Mamy też takie właśnie specjalnie dedykowane do akcji Sprytni Rodzice. To są na przykład, tak jak widać, plakaty, które można wydrukować, pobierając PDF do druku. Można takie plakaty na przykład powiesić w klasie, w szkole, rozdać na zebraniu. Generalnie jeśli chodzi o te materiały, zawsze staramy się, żeby one były aktualne, no ponieważ zakupy mają swoją specyfikę, czyli na przykład teraz mamy zakupy, gdzie przygotowujemy się na sezon jesienny, na powoli nadchodzącą zimę, chociaż myślę, że o zimie nam się jeszcze nie chce myśleć, myślimy o jesieni. Więc gdzieś tam zakupy na początek roku szkolnego, na jesień, później bardziej na zimę. Też niedługo będą zakupy świąteczne, o tym też zaraz pewnie wspomnimy, że warto tutaj aktywizować wszystkie osoby, które potencjalnie mogłyby wspierać klasę, szkołę, ponieważ ten sezon przedświąteczny to zawsze jest sezon największych zakupów online, kiedy kupujemy prezenty i różne inne rzeczy w ramach przygotowań do świąt, ale wracając do naszych materiałów, to są materiały bezpłatne, dostępne z waszym logotypem. Jeśli chcielibyście, żeby na profilu szkoły, klasy znalazł się logotyp, ponieważ ogólnie macie tutaj zawsze taki logotyp naszej akcji Sprytni Rodzice. Jeśli byście chcieli, żeby tutaj na tych materiałach i na profilu szkoły, klasy pojawiał się indywidualny logotyp, jeśli na przykład klasa, szkoła ma swoje logo, możecie również nam je wysłać na adres info@fanimani.pl i załączymy je do waszego profilu. No i właśnie, te materiały są bezpłatne, można z nich korzystać dowolnie, możecie je na przykład publikować na Facebooku, można je pobierać, klikając tutaj wygeneruj po prostu grafikę z logo, można sobie taką grafikę zapisać na dysku, można wysyłać mailem, można na Messenger, na WhatsApp, można po prostu w jakichś grupach, jeśli są, macie jakieś grupy szkolne, klasowe. Też są tutaj gotowe teksty i o co chodzi, dlaczego ja o tym mówię i ponieważ wiemy z doświadczenia, a mamy dosyć duże doświadczenie współpracy z organizacjami społecznymi, w tym ze szkołami, z klasami, z radami rodziców, że dobrze jest regularnie informować osoby, które właśnie potencjalnie mogą wspierać o tej możliwości, tak? Czyli warto jest po prostu. Nasza rekomendacja jest taka, żeby minimum raz w tygodniu przypominać
przypominać osobom, które mogą wspierać szkołę, klasę o takiej możliwości, o tym, że ta możliwość istnieje. Czyli można na przykład właśnie gdzieś na Facebooku szkolnym publikować taką grafikę, być może jest jakaś grupa prywatna na Facebooku, wiem, że w tym momencie z takich form się korzysta, gdzieś, gdzie jest po prostu komunikacja. Ten grafik jest tak, jak widzicie, nawet w tym momencie tutaj jestem właśnie w akcji Sprytni Rodzice, chociaż możecie oczywiście korzystać z dowolnych grafik, tak, nie musicie tylko z tych do akcji Sprytni Rodzice, ale nawet w tej akcji Sprytni Rodzice mamy już bardzo dużo grafik i cały czas tak naprawdę je aktualizujemy, więc no jest z czego korzystać. Ja ze swojej strony serdecznie zachęcam, żeby po prostu pobierać. Nie ma tutaj limitu. Można również korzystać właśnie z logotypu akcji, z logotypu naszej fundacji, gdziekolwiek chcecie tak naprawdę takie informacje publikować, jeśli tylko korzystacie z tych materiałów, w ramach zachęcania do zbierania darowizn, to jest to jak najbardziej ok, że możecie dowolnie często z nich korzystać i też publikować je tak naprawdę w dowolnym miejscu, czasie. Tak więc tutaj te materiały promocyjne i teraz zatrzymam na chwilę udostępnianie i pewnie Mateusz czeka na swoją kolej i też będzie chciał dalej kontynuować. Tak, tak, witam cię, tak, tak, jak najbardziej. Ja tutaj jeszcze, Magdo, w międzyczasie, gdy mówiłaś, już odpisywałem na pytania lub potwierdzałem niektóre kwestie. Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy. Numer konta jest już wpisany, w takim razie już wysłany. Super, to jest bardzo ważna informacja. A Marku, odpowiadając, też wszystkim odpowiadając na to pytanie, tak, WhatsApp również, WhatsApp klasowy również służy do tego, że ma prawo i macie prawo wysłać tam informacje o Fani Mani, o tym, jak to się robi, gdzie to się robi, ponieważ tak jak tutaj Magda przed chwileczką pokazywała, każda propozycja tej treści wiadomości, ona ma zawsze każdorazowo indywidualny link. Link do profilu na Fani Mani waszej szkoły czy waszej klasy. I właśnie ten link jest bardzo, bardzo istotny i zachęcamy was do tego, żeby przypadkiem, żeby dobrze go skopiować, może w ten sposób, żeby bardzo dobrze go skopiować i przyłożyć się do tego, bo treść jest istotna, a link jest bardzo ważny, bo na tym linku, tak jak teraz przed chwilą Magda byłaś w szkole na Śląsku, Piekary Śląskie, dobrze pamiętam? Tak jest, odwiedziłam wirtualnie Piekary Śląskie. Dokładnie i wtedy Magda korzystała z indywidualnego linku konkretnej szkoły, i właśnie od razu, zobaczcie, zrobiła dodaj rozszerzenie i to rozszerzenie od razu zapamiętało, że Magda już teraz chce tylko i wyłącznie wspierać szkołę w Piekarach Śląskich. Nie chce wspierać wszystkich szkół, tylko jedną konkretną. I do tego właśnie służy ten link, który jest w materiałach promocyjnych. On właśnie był po prawej stronie w propozycji treści posta, wiadomości. On zawsze będzie i zawsze tam jest. Jest to wasz indywidualny wtedy link do waszej szkoły czy do waszej klasy. Czy tu jakieś, Magda, pytania? Przepraszam, bo tak teraz zacząłem gadać. Śmiało mów. Ja w razie potrzeby odpisuję na pytania na czacie, tak więc śmiało. Dobra, to w takim razie już tutaj działam z częścią dotyczącą pytań, bo wiemy, że te pytania są. One pojawiają się czy to teraz i bardzo dobrze, że się pojawiają, czy to za chwileczkę również będą się pojawiać u nas na info@fanimani.pl. Magdo, powiedz, czy wszystko widać? Tak, super, widać prezentację. Dobra. Mamy również udostępnianie transmisji od razu na żywo na Facebooku. Będziemy ten materiał również udostępniać dalej, na przykład na akademia.fanimani.pl, dlatego chcemy przyłożyć się do tego i odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez was pytania, a jednym z nich jest to, dlaczego to nic nie kosztuje? Tak jak mówiliśmy, metoda 3 razy win, czyli wszyscy wygrywają, faktycznie tutaj działa. Zawsze przy każdych zakupach online z darowizną od zakupów w internecie, to sklep internetowy, partner Fundacji Fani Mani dzieli się swoim zyskiem, dzieli się swoją marżą.
Dlatego jak Mateusz, czyli ja, chcę sobie kupić wspomniane buty na jesień, ma takie prawo, mam taką możliwość kupić te buty za taką samą cenę, jaką widzę w internecie. Jeżeli buty kosztują 100-150 zł, płacę taką sumę, taka suma schodzi z mojego konta bankowego, jeżeli robię to online'owo i ja już nie dopłacam ani grosza więcej. Bo z tych 150 zł na przykład dany sklep internetowy przekazuje 2,5% od tej wartości właśnie wam. I tak będzie, że to właśnie nic nie będzie was kosztowało, nie będzie nic kosztowało kupujących, czyli wspierających. Będziemy o to dbać cały czas, bo na tym nam bardzo mocno zależy. Dlatego właśnie to nic nie kosztuje. Ale gdzie jest ten haczyk? No bo jeżeli coś nic nie kosztuje, to chyba coś trzeba z tym robić. Tak, tutaj haczyk jest i haczyk polega na tym, tak jak tutaj Magda pokazywała materiały promocyjne, żeby o tym mówić. Gdy będziemy o tym mówić, tak jak Marek tutaj na przykład zadał przed chwileczką pytanie na czacie, czy na WhatsAppie klasowym można również działać tutaj z tą informowaniem rodziców, to właśnie tu jest ten mały haczyk. Bo jeżeli będziemy o tym mówić więcej, to złapiemy grubszą rybę tak naprawdę. Złapiemy więcej tych darowizn od zakupów online, będzie ich więcej dla dzieciaków, dla szkoły. To jest taki haczyk, który tak naprawdę nie kuje, nie będę ukrywał, bo im więcej osób zaprosimy do tego pomagania, tutaj pani Małgorzata przed chwilą na czacie napisała, że u nich w szkole już nauczyciele mają zainstalowaną tutaj aplikację czy rozszerzenie, bardzo nas to cieszy. I to jest ten dobry przykład, że im więcej będziemy o tym mówić, czy też pokazywać te grafiki, czy proponowane treści wiadomości, czy postów z waszym indywidualnym linkiem do Fanimani, waszej szkoły, czy tudzież klasy, tym będzie łatwiej faktycznie spełnić wasz cel. Celem może być na przykład rozbudowa jakiejś sali, czy placu zabaw, czy zakup konkretnego mikroskopu do badań, czy dodatkowe środki na przykład na wycieczkę klasową. Tak, jest taka opcja. Im więcej o tym mówimy, pokazujemy, czy to na radach pedagogicznych, czy to na zebraniach w szkole, czy drukujemy plakaty i wywieszamy je w widocznym miejscu w przedszkolu tudzież szkole, czy na przykład robimy akcję, że na przykład informujemy rodziców bardziej na Librusie, na tym dzienniku elektronicznym. Opcji jest faktycznie wiele. Materiały promocyjne, czyli grafiki, filmiki czy animacje od razu z propozycją wiarygodnej treści z waszym konkretnym linkiem są dostępne. Można działać. I właśnie na co najczęściej organizacje takie jak szkoły czy przedszkola czy klasy przekazują zebrane środki, jakie mają cele. Faktycznie widzimy, że place zabaw czy mikroskopy czy też na przykład książki, na dodatkowe książki na zakończenie roku są dla was interesujące i ważne. Tak naprawdę to wy wybieracie ten cel. To wy jako szkoła, jako klasa otrzymujecie od Fundacji Fanimani pieniądze, darowizny i przeznaczacie je na ważny dla was cel. My wam ufamy, że ten cel będzie szczytny i będzie zawsze z pożytkiem dla uczniów, dla waszych dzieci i nas mega, mega cieszy. Po to to robimy i po to dzisiaj też o tym mówimy. Cel, na jaki przeznaczacie środki, wybieracie wy. Bardzo istotne jest to, żeby mówić o tym ważnym dla was celu rodzicom, czy nauczycielom, czy dyrekcji, o tym, na co zostaną przeznaczone te darowizny, na jaki konkretny przedmiot, czy to mikroskop, czy to dodatkowe mapy do szkoły, czy to na przykład urządzenie specjalnej strefy. To zapamiętałem bardzo, bo mi się podobało, nie będę ukrywał. Zrobienie specjalnej strefy w szkole, takiego chilloutu, żeby uczniowie troszeczkę mogli sobie odpocząć na przerwach, która byłaby faktycznie przemyślana, dobrze rozplanowana.
Więc takie, proszę bardzo, cele konkretne możecie sobie postawić i spróbować je osiągnąć wraz z Fundacją Fani Mani i programem Sprytni Rodzice. Więc teraz do dzieła tak naprawdę. Czy są do tego jakieś pytania? Bo to jest ważne. Magdo, czy pojawiło się jakieś pytanie w tej chwili już teraz? Jeśli chodzi o pytania, to ja tutaj na bieżąco odpisuję na pytania. Było właśnie tylko pytanie o to, głównie statusy darowizn, to jakby też chętnie możemy wyjaśnić. No ja tylko w jednym zdaniu powiem króciutko, że początkowo właśnie wszystkie darowizny są oczekujące, one oczekują na rozliczenie, potwierdzenie przez sklepy i w momencie, kiedy są potwierdzone przez sklepy, dostają się gotowe do wypłaty i wypłacamy wszystkie darowizny o tym właśnie statusie gotowe do wypłaty. Tak, oczekujące to oznacza po prostu dokładnie to, co powiedziałam, czyli darowizna oczekująca to jest darowizna jeszcze oczekująca na potwierdzenie, na rozliczenie przez sklep, czyli na to, aż sklep rozliczy się z nami, czyli z Fundacją Fani Mani i w momencie, kiedy sklep już z nami się rozlicza i my jako Fundacja Fani Mani otrzymujemy zapłatę za tę darowiznę, to wówczas taka darowizna staje się gotowa do wypłaty i wraz z wypłatą darowizn może trafić na konto szkoły klasy i mam nadzieję, że to udało mi się wyczerpująco jasno tak opisać. Gdyby były pytania, to śmiało właśnie na czacie można pytać o to. I twój kotek w tle. Uwagi, żebym zajmowała się kotem, a nie wami, ale jeszcze musi chwilę wytrzymać. Dobrze, to ja w takim razie bardzo chcę przejść też do drugiej części pytań. To są już takie naprawdę bardzo konkretne, treściwe pytania, które wiemy, że was nurtują, frapują, dlatego odpowiadamy. Numer konta bankowego. Jaki numer podajecie, możecie podać? Możecie podać numer konta Rady Rodziców, możecie podać numer konta na przykład indywidualnego rodzica z Rady Rodziców albo z trójki klasowej, który następnie wypisze nam jedną stronę, takie oświadczenie dodatkowe, że wszystkie zebrane środki, które zostaną dla tej osoby przekazane na jej prywatny numer konta, one zawsze zostają przeznaczone na właśnie cel szkoły czy klasy, bo to jest dla nas bardzo ważne i istotne. Tak jak Magda pokazywała, jak dodać ten numer konta bankowego? Trzeba napisać na info@fanimani.pl, maila do nas i my wówczas dodajemy taki numer rachunku bankowego właśnie dla konkretnej szkoły czy dla konkretnej klasy. Macie taką możliwość. Ta informacja o numerze rachunku bankowym, również jak Magda pokazywała, ona zawsze jest transparentna. Każdy, kto wejdzie i będzie chciał to sprawdzić, ma taką możliwość. Czy rodzice, czy dyrekcja, czy na przykład nasza sąsiadka. Ponieważ taka opcja też jest. Kiedy nastąpi wypłata? Tak jak mówiliśmy, dwa razy w roku w programie Sprytni Rodzice robimy wypłaty darowizn. One oczywiście, tak jak to przed chwileczką właśnie mówiliśmy, muszą mieć status gotowy do wypłaty, czyli klient, nie, na przykład taki Mateusz jak ja, niestety nie może zwrócić swoich butów za 150 zł na jesień, ponieważ wówczas darowizna zostanie anulowana, no bo przecież ja osobiście okej, kupiłem, ale później zwróciłem mój produkt, moje buty, więc sklep nie zarobił, więc niestety nie ma się czym podzielić. Dlatego te darowizny są tak ważne, żeby one zawsze miały status gotowy do wypłaty. Pamiętajcie, to również trwa. Każdy sklep internetowy ma różne terminy zwrotów produktów, czasem 14, czasem 30, czasem aż 60 dni, a na przykład jak kupujecie wycieczkę, na przykład na portalu booking.com na kolejne wakacje, to wówczas czekamy troszeczkę dłużej, kilkanaście miesięcy na tą darowiznę, bo na początek wy musicie faktycznie wyjechać na swoje wymarzone wakacje. I jeszcze tylko odpowiadając na to drugie pytanie, kiedy nastąpi ta wypłata? Dwa razy w roku, na koniec maja i na koniec sierpnia, w każdym roku
wypłacamy wszystkie darowizny, które mają status gotowe do wypłaty, na numer bankowy, który został do nas podany i wówczas możecie działać. Mikroskopy, wycieczki klasowe, dodatkowy sprzęt na plac zabaw, dodatkowy chilloutowy pokój dla uczniów. To tutaj od was zależy, jaki cel sobie postawicie. A jak wspierać? Chcemy jeszcze raz to podkreślić. Dodanie rozszerzenia, czyli przypominajki na komputerach lub dodanie aplikacji mobilnej jest ważne, obowiązkowe i właśnie w ten sposób pomagacie swojej szkole lub klasie. Bez tych urządzeń nie jesteście w stanie tego zrobić, dlatego bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób wspierało waszą szkołę, wspierało waszą klasę. Jednak na początek trzeba zainstalować, dodać to rozszerzenie, zainstalować aplikację mobilną i wówczas macie opcję, no właśnie, wy macie opcję jako rodzice, wy jako nauczyciele, jako dyrekcja, jako rada rodziców, ale również na przykład ciocia, wujek czy sąsiadka. To nie jest powiedziane, że tylko i wyłącznie społeczność szkolna może pomagać szkole, czy społeczność przedszkolna może pomagać swojemu przedszkolu. Wasi sąsiedzi również mają taką opcję. Jeżeli im to powiecie, jeżeli ich zachęcicie, czy pokażecie po prostu grafikę, która jest przecież już przygotowana, może oni wówczas będą skłonni pomagać waszym uczniom, waszym pociechom. Sprawdźcie. I tutaj jak najbardziej ta informacja jest istotna. Każdy ma możliwość wspierać uczniów, wspierać szkołę czy klasę. Sąsiedzi wasi, sąsiedzi szkoły mają taką opcję. To jest darmowe dla wszystkich, którzy chcą pomagać w internecie. Po to jest Fundacja Fani Mani, po to jest cały program Sprytni Rodzice, aby uczniowie na tym korzystali. My za to nic nie dopłacamy, czyli my, mówię tutaj, pokazuję tak też na siebie, czyli Mateusz, no bo musi kupić sobie te buty faktycznie na jesień, nic za to nie dopłaci, a szkoła czy klasa dodatkowo zyska konkretne darowizny. Jest taka opcja, sprawdźcie, jak to działa, jeżeli jeszcze nie macie tej sprytnej przypominajki, czy nie macie aplikacji, sprawdźcie, przekonajcie się sami, że jest to bezpłatne. No i faktycznie, mówiliśmy o tym, ale chcemy powiedzieć i pokazać raz jeszcze. Tutaj już zobaczcie z konkretnymi logotypami szkół. Materiały graficzne, czyli i grafiki, i animacje oraz filmiki są dostępne z waszym logotypem. Macie taką możliwość dodać ten logotyp. Wystarczy do nas wtedy napisać info@fanimani.pl, wysłać nam ten załącznik, my go również dodamy i macie taką opcję mówić o tym w sposób graficzny. No czasem nie będziemy ukrywać, ta grafika jest bardzo ważna. Bardzo dziękujemy Gosi, że tworzy tą grafikę dla nas i dla was, żebyście wy mogli ją słać na WhatsAppy, na Facebooki klasy, na informacje na Librusie. Od was zależy, gdzie pójdzie ta informacja, gdzie ją wyślecie. Pamiętajcie, ważny jest wasz indywidualny również link do waszej szkoły na profilu fanimani.pl. On zawsze jest indywidualny, niepowtarzalny i prowadzi bardzo, bardzo prosto i dyskretnie do tego, żeby ktoś dodał rozszerzenie czy zainstalował aplikację na telefon. No i tak jak Magda mówiła, jak nie teraz, to kiedy? Zbliża się czwarty kwartał, czyli najgorętszy okres w roku i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, gdzie faktycznie zakupy internetowe szybują po prostu jak rakieta w kosmos, bo w chwili obecnej, jeżeli zaprosicie rodziców, nauczycieli, sąsiadów do tego pomagania, to macie naprawdę o wiele większe szanse, że zbierzecie na swoje ulubione i ważne cele, czy klasowe czy szkolne,
jak najwięcej darowizn od zakupów online. W święta Bożego Narodzenia naprawdę potrafimy wydać wiele pieniędzy na prezenty i nie tylko. Dlatego robimy to również jako Polacy w internecie coraz częściej i gęsto. Teraz jest czas na zapraszanie osób do pomagania w serwisie funnymoney.pl, a w styczniu zobaczycie, jak wiele tych darowizn od zakupów online zostało Wam podarowanych przez osoby, które Wy zaprosiliście. Teraz jest właśnie na to czas. No to podsumowując, żeby było do brzegu, wspierać może i osoba indywidualna, Mateusz może wspierać, Magda może wspierać, rodzice mogą wspierać, dyrekcja, pracownicy szkoły, grono pedagogiczne, ale również sąsiadka obok ma prawo wspierać. I również mówiliśmy, że chcemy do tego wrócić i powiedzieć o firmach. Tak, firmy mają taką opcję, aby również Was wspierać. Jest taka opcja, ona również jest darmowa i teraz uwaga, na fakturze firmowej nigdzie nie ma pokazanej, wyszczególnionej darowizny. Księgowość firmy nie będzie się do Was zgłaszać i pisać, o co tutaj chodzi. Firma również ma prawo założyć bezpłatny profil na funnymoney.pl, ma prawo wybrać Waszą szkołę, Waszą klasę i pomagać. Ja na początku też mówiłem, że tak, jest taka opcja, szkoła również ma prawo robić swoje szkolne zakupy i przekazywać te darowizny sama na siebie. Bo pamiętajcie, że zyskiem dzielą się sklepy internetowe. Że tym zyskiem jest tutaj ta opcja, że sklepy się chcą dzielić, bo im na tym zależy, żebyście w ich sklepie online kupowali rzeczy. Dlatego i firmy, i osoby indywidualne, i tak naprawdę wszyscy mają taką opcję. Rozszerzenie na komputery jest dostępne. Miłym wyjątkiem jest przeglądarka Safari na iPhony, która również ma dostępne swoje rozszerzenie w telefonie, ale to jest bardzo miły wyjątek i chcielibyśmy, żeby na Androidy również to było. Jeżeli tak się stanie, od razu Was o tym poinformujemy. Jednak faktycznie rozszerzenie jest wymagane, ponieważ wówczas robi się ten specjalny baner na samym początku, gdy będziecie przechodzić do sklepu internetowego i zobaczycie tam możliwe, że budynek Waszej szkoły albo logo Waszej szkoły, jeżeli je prześlecie do nas i konkretny przycisk czerwony, aktywuj darowiznę. I ten przycisk właśnie działa. Ten przycisk jest tym magicznym przyciskiem, zajmuje to naprawdę dosłownie 2 sekundy, i już działacie, gdy tylko kupicie i sfinalizujecie Waszą transakcję. Ja muszę kupić te buty. Faktycznie chyba muszę je kupić już teraz, jak o tym tyle mówię, bo się przydadzą. To faktycznie mam opcję aktywować tej darowizny dla Waszej szkoły, czy dla Waszej klasy, czy też dla Waszego przedszkola. A na aplikacji mobilnej, czy na telefonie, czy na tablecie jest ta opcja do zainstalowania. W Google Play, w Google Store, róbcie tutaj, działajcie, Apple Store, róbcie, działajcie w tych sklepach, jest ta nasza aplikacja. Warto ją przeciągnąć na ekran główny, trzeba na początek wejść w aplikację funnymoney.pl, następnie wybrać swój ulubiony sklep internetowy, w którym wiemy, że chcemy kupić dany produkt, a następnie zapłacić za niego i wtedy zobaczycie, tak jak Magda Wam pokazywała, te darowizny u Was na koncie, ale również na koncie, na profilu szkoły. One będą, szkoły czy klasy, czy przedszkola, one będą dostępne. I cały czas jest to darmowe i aplikacja mobilna, i rozszerzenie na komputery, jest możliwość pomagania bezpłatnie. Jednak, żeby nie mówić o tym tak tylko i wyłącznie, to chcielibyśmy Wam pokazać, ile faktycznie tylko i wyłącznie w programie Sprytni Rodzice zostało zebranych wszystkich darowizn od zakupów online na dzień 13 września, czyli
zaktualizowaliśmy te dane przed naszym spotkaniem, to jest prawie 300 tysięcy złotych. Wszystkie sumy darowizn, tutaj są również status oczekujące czy potwierdzone, tutaj również są gotowe do wypłaty, to jest prawie 300 tysięcy złotych już przekazane od 2017 do 13 września w tym roku. I to jest ta suma zebranych środków. A ile zostało przekazanych w tym roku, który przed chwileczką się zakończył, 2022-2023, zrobiliśmy podsumowanie, przekazaliśmy, wypłaciliśmy 60 185 zł i 5 groszy dla przedszkoli, szkół, rady rodziców, na konto indywidualnych rodziców z trójki klasowej na przykład. Tak, 60 tysięcy złotych poszło dalej na cele ważne dla szkół, dla klas, dla przedszkoli. Kochani, to są realne pieniądze faktycznie, które idą do uczniów. Idą na potrzeby uczniów, waszych pociech, jeżeli jesteście. Więc taka opcja do pomagania jest. Mamy tą furtkę, to wejście tak naprawdę w świat darowizn od zakupów online. A tutaj są takie ogólne sumy, ale pozwoliliśmy sobie również na to, żeby pokazać, jak to wygląda w poszczególnych szkołach, które są z nami od dłuższego czasu. Tutaj jak najbardziej jest pokazane takie top of the top, które szkoły zebrały, czy zespoły szkół zebrały najwięcej, jeżeli chodzi o darowizny od zakupów online. Tutaj są sumy wszystkich darowizn, czyli również status oczekujący, potwierdzony czy gotowy do wypłaty. Jednak zobaczcie, że są to realne pieniądze dla konkretnych uczniów, dla konkretnych szkół, na konkretne potrzeby. Mikroskopy, dodatkowe rzeczy na plac zabaw, chilloutowy pokój, chillout room w szkole. Jest na to możliwość, są na to środki. Macie opcję aktywować darowizny, macie opcję zainstalować aplikację mobilną i przez aplikację mobilną funnymoney.pl przekazywać darowizny dla waszych uczniów. Nie będę ukrywał, suma 5 tysięcy złotych przez 3 lata, czy ponad 2800 złotych przez te kilka lat jest kusząca, jest propozycją właśnie dla was, dla szkół, dla dyrekcji, dla trójki klasowej, żeby pozyskać nowe darowizny od zakupów online dla waszych uczniów, dla waszych dzieciaków. I to chcemy wam powiedzieć, że macie tą opcję. No więc jak macie taką opcję, to chcemy posłuchać teraz waszych pytań. Czy coś jest, czy coś powtórzyć może, czy coś doprecyzować, czy czegoś jeszcze ktoś nie rozumie, bo dziś jesteśmy po to, żeby właśnie wyjaśniać to teraz na gorąco, na żywo, na czacie, na live'ie, na Facebooku. Dawajcie od razu nam z Magdą tutaj znać. Madziu, czy są już jakieś pytania do nas? Jeśli chodzi o pytania, to najpierw może to, na które już odpowiedziałam, czyli ta akcja zapraszania. Powiem króciutko, że ten indywidualny link do zapraszania każdy użytkownik serwisu funnymoney.pl może ze swojego konta pobrać, zapraszać znajomych, przyjaciół do pomagania i w momencie, kiedy ta zaproszona osoba się zarejestruje z linku i w ciągu roku zrobi zakupy za minimum 100 zł z darowizną, to 2 razy po 5 zł trafi do nas, czyli 5 zł za rejestrację i 5 zł za przyłączenie się nowej osoby do grona osób, które w ten sposób pomagają. Też wcześniejsze pytanie o wypłaty, dobrze, że pamiętam to pytanie, czyli bo to jest bardzo ważne pytanie, czyli to pytanie o to, czy one są automatycznie wykonywane przez nas, tak, jak najbardziej tak. Wypłaty robimy automatycznie, tak jak wspomniałam wcześniej, w maju i w sierpniu. Tutaj nie trzeba nic pisać, nie trzeba się przypominać, nie trzeba pisać maila. Oczywiście dla tych szkół, klas, które nam podały numer rachunku, które są zweryfikowane, niczym się nie martwcie. Jeśli będzie coś potrzeba, to my się z wami skontaktujemy w celu potwierdzenia tego numeru rachunku. Natomiast jeśli
wysłaliście ten numer rachunku mailem, ja Wam potwierdziłam, że wszystko jest OK, to po prostu możecie spokojnie czekać na wypłatę. Wypłacamy darowiznę powyżej 5 zł, chociaż dla aktywnych klas, aktywnych szkół to są oczywiście kwoty wielokrotnie wyższe. Tak naprawdę im więcej osób zaprosicie do pomagania, do wspierania Waszej szkoły klasy, tym więcej tych darowizn będzie, bo gdzieś tam jest to w ten sposób prosta matematyka. Więc no ja Wam ze swojej strony po prostu życzę dużo darowizn, dużo wspierających, dużo pomagania i dużo zrealizowanych celów, bo Pani Małgorzata pisze o tym, że w naszej szkole marzymy o maszynach do szycia i wyposażeniu świetlicy i super. Cel jest piękny i cel jest super i my bardzo trzymamy kciuki, żeby się udało ten cel zrealizować. Tak, dokładnie, dokładnie. Faktycznie takie cele sobie wyznaczajcie i do tego trzeba dążyć i macie taką dodatkową możliwość, żeby bez wydawania szkolnych budżetów, czy przedszkolnych budżetów, czy klasowych budżetów, pomagać właśnie te maszyny do szycia w ilości kilku, kilkunastu tutaj zafundować dla uczniów waszej szkoły. Ja tylko też dodam, bo dziś jesteśmy, zobaczcie, tutaj z Magdą do was dostępni cały czas i odpowiadamy na te pytania, ale gdy na przykład o 23 najdzie was ochota na pytania, to również jest pomoc.fanimani.pl/sprytni. Tam również są nurtujące pytania i odpowiedzi na to, bo nie będę ukrywał, o 23 działamy, śpimy, relaksujemy się również z Magdą i Fanimani, żeby następnego dnia móc do was móc działać i odpisywać na maile, ale tam właśnie pomoc Fanimani, macie rozwiązania swoich dylematów, problemów. Jeżeli tylko chcecie, korzystajcie z tego narzędzia, bo również jest tam wartościowy, jest tam dużo wartościowych pytań. One są, nie będę ukrywał, wyciągnięte właśnie z naszego maila. Po to je tam opisaliśmy, żeby każdy miał możliwość szybko zdobyć informacje właśnie o tym, co go trapi, jeżeli chodzi o sprytnych rodziców. My z Magdą chyba mamy nadzieję, że nie będzie was nic już trapić i nie będziecie mieli żadnych już wątpliwości. Tylko i wyłącznie ta wątpliwość jest, czy wybrać grafikę z dziewczynką z baletem, czy wybrać grafikę bardziej uniwersalną z szkołą i panią, która ma okulary i zachęca do pomagania. To już wasz wybór. Tych grafik, animacji czy filmików naprawdę jest wiele, dlatego sprawdźcie, które użyjecie na samym początku, których użyjecie w tym tygodniu, a których użyjecie w listopadzie czy grudniu. Tak jak Madzia tutaj mówiła i wspominała, warto o tym sukcesywnie przypominać i mówić o tym, pisać czy to na WhatsAppie, czy to na Facebooku klasowym, czy może na jakichś tutaj dziennikach elektronicznych, które też pewnie macie, bo to jest ważne dla waszych dzieciaków. One, nie będę ukrywał, jeszcze w internecie zakupów nie potrafią robić, albo nie, może potrafić, to one potrafią, ale jeszcze nie powinny tego robić, na pewno do 13 roku życia samodzielnie, dlatego naszym zadaniem osób dorosłych kupujących w internecie jest zadbać o to, żeby właśnie uczniowie, dzieciaki miały taką możliwość działania w programie Sprytni Rodzice i żeby oni otrzymywali te darowizny od zakupów online na najważniejsze swoje potrzeby i rzeczy, bo przecież można czasem zadać uczniom pytanie, na jaki cel chcieliby zebrać i na jaki cel będą zbierać darowizny. No to by było i to będzie ciekawe u was, jeżeli odwrócicie to i nie wy jako dorośli będziecie podejmować tą decyzję, ale dzieciaki, czy tudzież uczniowie. Zachęcamy was bardzo, bardzo gorąco do tego. Madziu, czy mamy jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, czy teraz macie do nas dodatkowe pytanie? Jesteśmy w chwili obecnej z Magdą na żywo, odpowiemy na wszystko. Ja widziałam tylko właśnie to pytanie o wypłatę, więc jeszcze raz tą informację powtórzę, że w akcji Sprytni Rodzice
Wypłacamy te darowizny dwa razy w roku, właśnie ze względu na specyfikę szkolną, klas i szkół. Tak jak tutaj chyba pytała pani Aneta, ja również wstawiłam link do naszej pomocy, aktualny link, gdzie można po prostu uzyskać więcej informacji na temat akcji. To są też takie informacje na stronie pomocy, które można w razie czego podsyłać osobom potencjalnie zainteresowanym, czy przedstawiać na zebraniach, na spotkaniach. A jeśli są jeszcze jakieś pytania, to śmiało zapraszam. Ktoś pisze wiadomość. Ja nie widzę na ten moment pytań, na które byśmy nie odpowiedzieli. No tak, jeśli jesteście Państwo zarejestrowani nie w akcji Sprytni Rodzice, czyli wcześniej, zanim ta akcja powstała, czyli po prostu bezpośrednio na fanimani.pl, to tak. Natomiast to wtedy jakby organizacje społeczne tutaj otrzymują te wypłaty faktycznie kwartalnie. No natomiast w akcji Sprytni Rodzice postawiliśmy na te wypłaty po prostu dlatego, żeby mogły się skumulować większe środki, żeby te większe środki mogły trafić na konto i być na konkretne cele szkoły, klasy wydawane. Natomiast tak, pani Aneto, jeśli państwo wcześniej się zarejestrowaliście, kiedyś nie było jeszcze tej dedykowanej akcji Sprytni Rodzice dla szkół, więc jeśli tak w ten sposób państwo działacie, to również jest to okej. Ale jeżeli pani Aneto macie teraz ochotę przełączyć swoje pomaganie na sprytnych rodziców, na konkretne przedszkole czy szkołę u was, to taka opcja jak najbardziej jest, bo pamiętajmy o tym, że to my jako darczyńcy, osoby, które klikają aktywuj darowiznę, mamy ten wybór. Pamiętajmy też, że zawsze klasy przechodzą z czwartej A na czwartą, z czwartej A na piątą A, z później na szóstą A. To jest już automatyczny proces i faktycznie są takie momenty, że dziecko dochodzi do klasy ósmej A, a następnie wybiera liceum czy technikum, czy dodatkową tutaj swoją szkołę i również wtedy po prostu warto przełączyć swoje pomaganie już z klasy ósmej A szkoły podstawowej na nową szkołę swojego dziecka. Taka opcja też jak najbardziej jest. Zachęcamy też my z Magdą do tego i o tym mówmy, żeby pomagać cały czas, regularnie. W wakacje też jest taka opcja na kupowanie różnych dodatkowych rzeczy, czy to na wakacje, czy to urządzenie letniego ogrodu, czy dodatkowe ciuchy, krótkie spodenki, czy krótki rękawek. W wakacje też można przekazywać darowizny, tak samo jak w całym roku szkolnym. Sprytni rodzice, kupowanie przez internet, darowizny od zakupów online działają 365 dni, tak naprawdę 24 godziny na dobę, bo widzimy, że mamy takich użytkowników, którzy są mocno, mocno aktywni o godzinie pierwszej w nocy, wtedy im się najlepiej kupuje w internecie, możliwe dlatego, że dzieci już poszły spać, kot również i pies śpi, a oni wtedy mają możliwość klikać i szybko zamawiać swoje ulubione produkty w swoich fajnych, ulubionych, dobrych sklepach online, a również przekazują dodatkowo darowizny przy okazji, to co mówiła Magda, przy okazji dodatkowo pomagają akurat tutaj swoim dzieciakom. Nasza szkoła zaczęła, to jest pytanie, nasza szkoła zaczęła robić zakupy w lipcu. Czy my jesteśmy już w tym programie Sprytni Rodzice? Pani Małgorzato, jeśli ma Pani wątpliwości, to może Pani właśnie do nas na info@fanimani.pl napisać. Natomiast jeśli Pani skorzystała właśnie z tej strony, którą ja prezentowałam, czyli z tej strony szkoły i tam Pani wybrała do wsparcia szkołę, klasę w akcji, to tak, to jak najbardziej tak, więc... No właśnie, bez konkretnej informacji, jaki jest Pani adres e-mail albo jaka jest nazwa klasy szkoły, najlepiej chyba Pani mail jako użytkownika Fani Mani. Jeśli Pani nam właśnie wyśle na ten adres info, ja
chętnie to sprawdzę dla Pani i wtedy po prostu będę mogła Pani przekazać konkretną informację, w jaki sposób Pani się zarejestrowała. Ja też pozwoliłem sobie od razu wpisać ten adres info@fannymani.pl, żeby od razu był do skopiowania jak najbardziej. Ja wam tylko tak dodam, że jest taka jedna historia, którą też zapamiętałem z jednego z przedszkola w Poznaniu, jak faktycznie wypłaciliśmy im tutaj pod koniec maja te środki darowizny i tutaj dostaliśmy od nich przepiękną informację, że bardzo, bardzo dzieciaki dziękują i poszli za te pieniądze darowizny do dodatkową wycieczkę sobie zrobili do teatru w czerwcu. Dlatego to jest takie super miłe, że te środki faktycznie można przekazywać na te cele, które chcecie w tym momencie. Możecie sobie zaplanować cel, który będziecie realizować, a możecie to zrobić tak ad hoc, po prostu w czerwcu otrzymujecie od nas środki i już wtedy w czerwcu po prostu wychodzicie na przykład do teatru, na dodatkowy basen, czy na dodatkowe lody. Różne te darowizny są, nie będziemy tego ukrywać, ale też różne jest to pomaganie. Czasem w jednym przedszkolu czy szkole pomaga piątka czy dziesiątka wspierających i robi te darowizny, a szkoła, która ma, to jest akurat szkoła, która ma największą liczbę wspierających, bo ma ich 179, faktycznie ma tej darowizny już o wiele więcej. O wiele więcej ma tych środków i pieniędzy. Dlatego pamiętajmy o tym, że te 179 osób dowiedziało się o tej formie pomagania. To nie jest tak, że oni po prostu spadli nam z choinki, tylko oni faktycznie kliknęli aktywuj, kliknęli dodali rozszerzenie i następnie mogli klikać aktywuj darowiznę, czy na przykład zainstalowali aplikację. To wszystko jest dostępne w materiałach promocyjnych, w naszych propozycjach treści postów, wiadomości dla rodziców czy dla całej społeczności szkolnej. Macie taką opcję korzystać z tego, dlatego my zachęcamy z Magdą, bo my z Magdą widzimy, że to faktycznie realnie przynosi korzyść, realnie działa. Bardzo to lubimy. Tak. Ja tylko jeszcze mogę na przykład nadmienić, że te darowizny czasami naprawdę mogą być wysokie, tak jak publikowaliśmy na naszym Facebooku Fundacji Fannie Mae. Największa darowizna w sierpniu wyniosła 516 zł 50 groszy, więc ponad 500 zł pojedyncza darowizna od zakupów online, ale wszystkie darowizny się sumują, również te najmniejsze, nawet te malutkie, one też czasami się potrafią sumować do bardzo zaskakująco dużych kwot. No, 500 zł to 500 zł w darowiźnie od zakupów online, to chyba musiały być pewnie jakieś wakacje, wycieczki na booking.com, tudzież sprzęt elektroniczny. Albo tak, zakupy firmowe. Tak, albo masz rację, to prawda, bo tam czasem w firmach te faktury to są, jedna kartka faktura, okej, ale ta suma pogrubiona jest dość duża, to prawda. I firmy również opcję taką mają, żeby pomagać dzieciakom, bo możliwe, że tak się dzieje, tak się może zadziać, że to rodzic jest właścicielem jakiejś firmy albo pracuje w konkretnej firmie. To może być mała, średnia lub duża firma, tudzież korporacja. I ma prawo powiedzieć do swojego przełożonego, do dyrektora czy do szefa, że jest taka bezpłatna opcja pomagania, i że on chce to zrobić w waszej firmie, w swojej firmie. Dlatego bardzo do tego zachęcamy, żeby mówić o tym szeroko, bo pożytek mają z tego właśnie dzieciaki, uczniowie czy przedszkolaki, bo one też taką opcję do pomagania dla przedszkoli również jest. Widzimy, że tutaj ktoś pisze wiadomość, dlatego jak najbardziej się z tego powodu cieszymy. Po to dziś jesteśmy, żeby odpowiadać na te nurtujące, gorące pytania właśnie wasze. My nie będę ukrywał, dostępni jesteśmy cały czas na info@fannymani.pl. Jednak o 23 raczej śpimy, dlatego te wiadomości odpisujemy wówczas z rana, tudzież po południu.
Dlatego jeżeli ktoś do nas napisze i nie dostał w ciągu 3 minut odpowiedzi, to dlatego, że chyba ktoś jeszcze śpi o 23, ale my na te wiadomości chcemy i na pewno odpowiadamy, bo one są ważne, bo to są wasze pytania. Raz mi tutaj wyskakuje, że ktoś pisze wiadomość, ale raz mi wyskakuje, Magdo, że tej wiadomości już ktoś nie pisze. Nie wiem, jak ty to widzisz. Tak, tak. To też jakby nawet nie wiem, czy nie to mój kursor, czy to czyjś kursor był w tym okienku, więc okay. Tak, ale chyba już nie ma pytań. Wydaje mi się, że już jakby te wątpliwości rozwialiśmy. Ktoś pisze, jednak ktoś pisze, więc zaczekajmy. Jasne. I jeśli nie będzie pytań, to będziemy powoli zmierzać do końca. Chyba, że właśnie jeszcze jakieś pytania się pojawią, bo ktoś tu coś pisze, tak więc to był mój kursor. Nic nie szkodzi, Pani Małgorzato, pozdrawiam. To w takim razie tym pięknym, miłym akcentem mega, mega Wam dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami i na Click Meetingu, i na Facebooku. Pamiętajmy, że to nagranie również, całe nagranie będzie dostępne na akademia.fanimani.pl. Jeżeli ktoś będzie chciał wrócić albo przekazać ten materiał z naszego spotkania do dyrekcji, do swojej rady rodziców czy do trójki klasowej, macie taką opcję i bardzo Was tutaj serdecznie pozdrawiamy. I cóż, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za Waszą aktywność, za Wasz udział. Przypominamy, że właśnie jesteśmy dla Was na FaniMani dostępni. Do usłyszenia w takim razie i do zobaczenia. Życzymy wielu darowizn od zakupów online dla dzieciaków, dla uczniów, dla przedszkolaków. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.